reżyser i aktor dubbingowy, teatralny, filmowy oraz lektor. Kaczor Donald, król Julian i posterunkowy w jednym. W Madagaskarze wyginał śmiało ciało, a dziś w programie Od słowa do słowa z Patrycją Fereniec spełni jedno z moich marzeń. Przed Państwem Jarosław Boberek. Bardzo się cieszę z tego spotkania, dlatego że robiąc research właśnie na temat Pana działalności artystycznej, cofnęłam się do rozdziału pod tytułem Dzieciństwo. Wróciły odgłosy moich ulubionych postaci z bajek. Na 100% jest Pan królem Julianem, królem lemurów, ale kiedy wyczytałam te setki ról dubbingowych i w serialach, filmach, grach, tak naprawdę stwierdzam, że jest Pan również królem polskiego dubbingu. I czy ta ścieżka do sukcesu była ciężka? To budowanie tego królestwa? Wie Pani co? Znaczy ja wiem, że... że media bardzo lubią takie górnolotne określenia. Król, królestwo. I to tak się do mnie przykleiło w momencie, kiedy na świecie się pojawił król Julian, no i ja razem z nim. No i jakoś to tak samo wyszło. No i dzięki jego koronie gdzieś wsadzono mi na głowę koronę. Ale ja z uporem maniaka twierdzę, że tych królestw jest bardzo dużo. Natomiast no, faktycznie poprzez ten związek z królem Julianem przypięto mi taką łatkę króla polskiego dubbingu. No fakt, mam, jak pani zauważyła, już wieloletni staż w tej dziedzinie. To też jest taki asumpt do przemyśleń, ile to już czasu upłynęło, że wzrosły kolejne pokolenia odbiorców. No i teraz siedzimy sobie tutaj, rozmawiamy i pani mówi o swoich doświadczeniach z bajkami z dzieciństwa. No tak, trochę czasu już upłynęło. No tak, tych pozycji jest naprawdę mnóstwo. Czy pan wyliczył kiedyś, ile ich konkretnie jest? Dziesiątki na pewno nie, ale setki nie mam, już. Nie mam takiej potrzeby bawienia się w te statystyki i liczenia tego wszystkiego. No po prostu chodzę do pracy i tyle. Jak zresztą wszyscy. No, każdy coś tam robi i każdy z biegiem lat, z biegiem dni ma coraz większy ten bagaż doświadczeń i rzeczy, które zrobił. No i podobnie jest w moim przypadku. I nie widzę w tym nic szczególnego. No, bo poza faktem, że faktycznie już parę lat uprawiam ten zawód. No tak, ale to manewrowanie głosem, kiedy widz nie jest w stanie zobaczyć gestykulowania tych emocji na pana twarzy, ale to wcale nie jest proste, żeby w tym samym głosie przekazać te wszystkie emocje. Jak to wygląda właśnie? Że może to nie jest proste dla osoby, która nie ma z tym kontaktu, nie ma z tym styczności na co dzień. Wydawać się to może jakoś strasznie trudne i karkołomne. No. To jest nasza praca, my to robimy na co dzień, bierzemy jeszcze do tego za to pieniądze, więc za to nam płacą. Każdy gdzieś tam w swojej dziedzinie, w tym ogródku, który uprawia, stara się być jak najlepszy. No i tak, no, my czynimy podobnie. I jakby w tej pracy aktora najważniejsza jest prawda. I bez względu na to, gdzie spotykamy tego aktora, czy go słyszymy, czy go widzimy w teatrze, czy przed kamerą, jak aktor kłamie, to go nie kupujemy i no i to jest wtedy źle. Więc jakby najistotniejsze w tej naszej robocie jest ta wiarygodność. Wiarygodność postaci. No i tak naprawdę na tym nam spędza życie. Żeby znaleźć to usprawiedliwienie dla poczynań postaci, że ona się tak, a nie inaczej zachowała. Ma takie, a nie inne zalety, przywary i to wszystko ze sobą niesie. No i to jest najistotniejsze w tej pracy. A czy reżyserowanie dubbingu jest prostsze od tego zwykłego reżyserowania? Znaczy to też jest taka kategoria, która... znaczy porównywanie tego nie ma sensu. No. Reżyser, jak sama nazwa wskazuje, jest w służbie, pracuje w służbie zebrania tego wszystkiego, wzięcia na siebie odpowiedzialności za to, jaki jest ostateczny kształt rzeczy, którą się zajmujemy.
No i bez niego, bez tego kapitana nie miałoby to sensu. Znaczy, no, mało prawdopodobne, żeby się udało. Więc od tego mamy reżysera. No i podobnie, podobną rolę on pełni również w dubbingu. No, to on powinien być takim, taką alfą i omegą. On powinien wiedzieć wszystko na temat postaci, bo aktor przychodzący do pracy w studio nagraniowym, jeżeli mówimy o dubbingu, no nie zna tych wszystkich kontekstów, nie wie co komu kto jest winien, co było wcześniej, co będzie później. No i on musi, ten reżyser, bezpiecznie przeprowadzić aktora przez te wszystkie mielizny i niebezpieczeństwa. To jakby on kładzie na szali swoją wiedzę, kompetencje, no i gust, upodobania. No. Bo jedną rzecz można zagrać na wiele, wiele, wiele sposobów. W przypadku dubbingu mamy już jakiś tam sposób, określoną drogę, ścieżkę, którą trzeba pójść. No ale to nie może być czysto odtwórcze, to musi być twórcze, to musi być moje, moje w sensie, moje, mnie, aktora. Ja muszę zrobić wszystko, żeby jak najbardziej uwiarygodnić to. No i pomaga mi w tym reżyser. Jeżeli ja występuję po tej drugiej stronie, no to właśnie między innymi tym się zajmuję, a też często po prostu stawiam ptaszki. To zrobione, to zrobione, to zrobione, to zrobione. Idziemy dalej, idziemy dalej. No. Znaczy po prostu jest jednoczesne reżyserowanie i wchodzenie w rolę? Staram się tego unikać, tak? Ale często nie da się tego uniknąć, bo są rzeczy, które wracają. No i okazuje się, że tak, że coś, co no, wiąże się z moją reżyserią, również się pojawia tam moja postać, no i siłą rzeczy muszę siebie też jakoś tam reżyserować, ale nieodzowne, niezbędne wręcz jest to trzecie oko, trzecie ucho i to jest właśnie reżyser. No. A jeżeli ja występuję w obu wersjach i po jednej i po drugiej stronie, no to zawsze tam też ktoś jest, kogo można zapytać. No, pierwszą osobą, taką pierwszym odbiorcą jest realizator dźwięku, no, któremu można zaufać, bądź nie. No ale pracujemy z najlepszymi, więc zawsze nam pomoże. Zawsze jest, no co dwie głowy to nie jedno, no, prawda? No pewnie. Poza tym zawsze można kogoś z korytarza zawołać. Agnieszka, chodź, 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 popatrz na to, zobacz, to jest okej, czy nie. Albo mamy wersję taką, taką i taką. Robimy casting. Która wersja jest najlepsza, twoim zdaniem? No i tam jest, nie wiem, 2:1 albo 3:0, no to wtedy wybór jest oczywisty i prosty. A biorąc pod uwagę spektakle teatralne, czy bierzecie pod uwagę też zdanie widzów i na przykład po którymś tam spektaklu reakcja widzów jest taka, po tym jest taka, czy wprowadzacie jakieś zmiany wtedy w spektaklu? Przede wszystkim musimy, bez względu na reakcję publiczności, która jest oczywiście nieodzowna i jest nie do przecenienia, ale musimy się opierać na tej bazie, której się dopracowujemy na przestrzeni prób. I to reżyser, który to za to wszystko odpowiada, który za tym wszystkim stoi, on aktorom mówi, w którą stronę to pchamy i jakby jaki efekt ostateczny chcemy uzyskać. I bardzo często jest tak, że nasze wyobrażenia bardzo często się mijają właśnie no nam się wydaje, że coś, że robiąc coś w taki, a nie inny sposób, spowoduje taki, a nie inny efekt. Ale często się jakby mijamy i nagle się okazuje, że wow, to nagle odkrywamy coś na nowo i okazuje się, że ten odbiór jest jeszcze inny od oczekiwanego. Spektakl każdy ewoluuje, każdy, nie ma jedynego i takiego samego spektaklu. Aktorzy są w różnej dyspozycji, konfrontują się z różnego rodzaju publicznością. I no to trudno w ogóle usystematyzować, trudno w ogóle to nazwać, ale są takie miejsca, są takie punkty, w których aktor wie, że będzie reakcja. No to już jest sprawdzone. Na przestrzeni czasu eksploatacji spektaklu wiemy, że o, tu zawsze jest szmerek, jak my to mówimy, albo chichot, albo publiczność zabiera całe powietrze z sali i zamiera. I bardzo często jest tak, że jak tego elementu nie ma, nagle
są jakieś takie okoliczności, ta widownia jest zupełnie inna. Jest niepokój? I jest niepokój wtedy. No i broń Boże, nie można tego szukać za wszelką cenę, nie można dociskać, nie można kombinować. Trzeba po prostu robić swoje. Bo taka milcząca, mało reagująca publiczność, to nie znaczy, że to jest zła publiczność. Ona jest po prostu inna. I inaczej to odbiera, inaczej to przeżywa. I dopiero potem na końcu widać, jak aktorzy wychodzą do ukłonów, czy są jak brawa? Oni to odebrali. I, tak dalej. I często przy takiej cichej sali, braku reakcji w czasie trwania spektaklu, na koniec ta nagroda w postaci braw i reakcji właśnie publiczności, ogromnej często, spontanicznej, jest właśnie dużo większa niż w czasie przedstawień, kiedy są te szmerki i ochy, achy w trakcie przedstawienia. Więc tak naprawdę najważniejszy jest ten szkielet, na którym stoi przedstawienie. No i nie należy tego zmieniać, bo to się wszystko wywróci. No. Są punkty, przez które musimy przejść. I w naszej pracy dopuszczalna jest improwizacja. Wykorzystujemy różnego rodzaju takie dary z niebios. No, coś się wydarzy, czego my nie oczekujemy, czego my się nie spodziewamy. No i to można wykorzystać, to potem można się starać wpleść w historię i zatrzymać, żeby to było, bo o, dokonaliśmy takiego odkrycia. No, to jest taka naturalna kolej rzeczy, no tak żyje przedstawienie. Wszystko się dzieje na bieżąco, tak, tutaj wszystko nie dzieje ma na bieżąco, na... No, czasem się szklanka przewróci i coś się rozleje. No, to nie znaczy, że jakaś tragedia się stała, no oni, przecież publiczność wie, że na bank to był przypadek. Oni nie zrobili tego specjalnie. Nie trzasnął aktor w tę szklankę i nie rozlał wody specjalnie, tylko no tak wyszło niechcący. No i teraz od nas zależy, jak czy to wykorzystamy. Sytuacji, no i oczywiście, tak, że wychodzimy. I nagle się jakaś nowa historia zaczyna pisać w tej całej zasadniczej historii. I można fajnie coś pokombinować, fajnie można to wykorzystać. No. Czasem coś przewróci, czasem coś spadnie, czasem kot przejdzie przez scenę. A czy zdarzyło się, nie można udawać, że tego nie ma, no bo wtedy to jest kicha, no wtedy to coś kłamiemy, coś oszukujemy, no. Czasem, nie wiem, odpadnie guzik, pęknie koszula i to wszystko można ograć, bo to jest życie. W życiu nas takie sytuacje też spotykają i jakby świadomość roli, świadomość postaci przede wszystkim powoduje to, że jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju sytuacje, na gradobicie, zmianę pogody, coś zaskakującego i nieprzewidzianego. Jeżeli ja siedzę mocno, głęboko w postaci, to ja sobie z tym poradzę. Znaczy zdarzyło się tak, że właśnie taka zaskakująca sytuacja była na tyle dobrze odebrana przez widownię, że wpletliście już ją później na stałe w scenariusz? No tak, 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 tak. Czasem się tak zdarza, no, przez jakąś tam pomyłkę, no, albo no, coś się zdarzyło tak, a nie inaczej. No i mówimy, o, to fajne było, to zatrzymajmy to. To jest w każdym przedstawieniu tak jest. Tu Ameryki nie odkrywam. Ktoś, kto bywał, czy bywa po tej stronie, to doskonale wie, jakim prawom i regułom to podlega, więc to nie jest takie sztywne coś i taka, przepraszam, nie obrażając gatunku, taka opereta. No i że wychodzę i zawsze taką odbijam pieczęć, sztance i że za każdym razem jest to tak samo. Bo to byłoby nudne, nieinteresujące. Też trzeba pamiętać o tym, że są ludzie, którzy wielokrotnie przychodzą na jeden i ten sam tytuł. I mają w tym frajdę niekłamaną, bo jakby odkrywają na nowo to samo przedstawienie, które znają. Magia teatru. No niech tak będzie. No jest to magia. To jest bardzo magiczne miejsce, bo aktorzy wchodzą w taką interakcję z publicznością. My odczuwamy energię z tamtej strony. No. Do momentu premiery tak naprawdę nie wiemy, co mamy w ręku. My mamy jakieś swoje wyobrażenia, swoje chcieństwa, chcemy, żeby to się tak, a nie inaczej odbyło. No ale potem jak kurtyna idzie w górę, przysłowiowa, bo jak tu widzicie Państwo, nie zawsze ta kurtyna jest, tutaj jej nie ma, ale jak ta przysłowiowa kurtyna idzie w górę, nagle się okazuje, wow, a to, że aż tak, to nie wiedzieliśmy. Zaskakujące, ale to też się przydaje. Nie ma monotonii. No nie ma, to na pewno nie. To monotonii nie ma. Bardzo często wychodząc stamtąd już wiemy, że monotonii nie będzie, bo na przykład
już wiemy, że kolega, nie wiem, ma złamaną nogę, rękę albo ma jakąś inną przypadłość. No i trzeba stawić temu czoło. No. I szybko robimy jakieś przeszeregowanie i tu takiej sytuacji nie rozegramy, bo ta noga, dobra, tego przejścia nie ma, to te czynności ja biorę na siebie, bum, 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 ale opowiadamy tę samą historię. No, jak w życiu. Treść się zgadza. A czy wśród tych setek ról, które pan zagrał, ma pan jakąś swoją ulubioną? Mam taką ulubioną rolę w teatrze. To jest rola Ellinga ze sztuki o tym tytule, którą przed laty zrobiliśmy w teatrze w Fabryce Trzciny. To taka sztuka o dwóch gościach, którzy wychodzą ze szpitala psychiatrycznego i biorą udział w programie Powrót. No i od tego, jak się potoczą te ich próby w tak zwanej normalnej rzeczywistości, zależą ich dalsze losy, czy oni wrócą tam, skąd przyszli, czy nie. No i to taka, no to nie tylko mój ulubiony tytuł, bo graliśmy tę sztukę z Tomkiem Kotem, Tomkiem Karolakiem i Olą Popławską i Moniką Pikułą. I zawsze, no zawsze lubiliśmy to grać. I był ten element nieprzewidywalności bardzo, bardzo duży, mimo że te wszystkie stałe punkty były. Cały spektakl powstał na bazie naszych improwizacji. I to było najtrudniejsze, bo trzeba było się teraz tego wszystkiego nauczyć, bo łatwo jest tam strzelić jakiegoś fikołka, jakąś rzecz karkołomnie zrobić właśnie w improwizacji. No okej, to było fajne. Nie zawsze improwizacja. Ale teraz powtórzmy to. No tak. W związku z tym widownia miała poczucie, że, no, że my to robimy tu i teraz, że to tak w tej chwili na ich oczach powstaje. Jeszcze lepiej. A to było bardzo matematyczne, bardzo precyzyjne, ale tam też element improwizacji był dopuszczony. Udawana improwizacja jest chyba o wiele trudniejsza. No, no tak, no, ale no my z tego oszustwa no, żyjemy, no, na tym to polega, no, że im lepiej nam to kłamstwo wychodzi, im bardziej jesteśmy w tym wiarygodni, no, tym lepiej. A dzisiejszy spektakl pod tytułem Test. Ja widziałem, że mają kłopoty, ale nie sądziłem, że aż takie. Do tego stopnia, że zastanawiają się nad zamknięciem knajpy. Proszę cię, ta knajpa to był trup już na samym starcie. Tak, ale PH też mają, otworzyli im koktajl bar na przeciwko. Nie, ja nie wiem, jak Pola to wytrzymuje. Chciałem tylko jakoś pomóc. Milion? Bruno, milion! Nie. Szczerze mówiąc, blefowałem, kiedy dawałem im tę umowę, sądziłem, że wybiorą czek. Jak, kochani? 100 tysięcy? Milion? Czy z komina poleci biały dym? Jasne. Jeszcze nie. No weź się zdecyduj. Na tarasie byłeś przekonana. Na tarasie padło dużo słów. Mogłaś się w końcu na coś zdecydować? Tylko dla mnie. Tylko dla ciebie. Mogę spieniężyć w dowolnej chwili. Dowolnym radą w każdej chwili, o ile... Teraz nawet? Tak, ale teraz, w każdej chwili, o ile to wybierzesz. To albo... Pola. Dosyć tego. Nie wiem, mogłam być taka ślepa. O czym opowiada? To przyjdźcie na spektakl i zobaczcie. No przecież ja nie będę wylewał dziecka z kąpielą i nie powiem. Nie, spoilerować państwu, nie będziemy, nie. No. Ale jakiś. No chodzi o to, że. No tak, to mogę to powiedzieć, że na samym wstępie sztuki zostaje postawione pytanie, co byś zrobił, co byś wybrał? 100 tysięcy euro teraz, czy milion za 10 lat? I to jest świetne, bo w momencie, kiedy to pytanie pada, na bank każdy z siedzących tutaj na sali, na widowni. Sam sobie zadaje to pytanie. Tak, sam pewnie. Sobie zadaje to pytanie i się tam szturchają. A ty co ty byś wybrał? Co ty byś zrobiła? Co ty byś wybrała? I na bank potem po wyjściu z teatru widzowie między sobą na ten temat dyskutują. I to jest taki właśnie fajny element tego spektaklu.
No, ale jak bohaterzy tej sztuki sobie z tym pytaniem radzą, no to już trzeba zobaczyć. Także zapraszamy na żywo na spektakl pod tytułem Test. A kim jest Bruno? Bruno jest takim człowiekiem, którym się w życiu powiodło, przynajmniej w tej sferze materialnej. Jest bardzo bogatym człowiekiem, no, który dzięki pieniądzom, do których doszedł, może sobie z tego życia korzystać no, bardzo szeroko. I to jakby od niego się zaczyna ten cały łańcuszek. On tę sytuację prowokuje. No a potem, no mogę zdradzić, no troszeczkę sytuacja wymyka się spod kontroli. No i o to chodzi, że nagle dzieje się coś, czego w ogóle nie przewidywaliśmy, nie oczekiwaliśmy i to idzie w zupełnie no, nieoczekiwaną stronę. A tak niewinnie się zaczęło właściwie. Tak. No właśnie. Zabawy od hi, ha, 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 ha. No i gdzieś tam z tych wszystkich kątów, zakamarków zaczynają wyłazić potwory. Potwory naszych przeszłości. Marzeń, przeszłości, oczekiwań. Jest to wszystko, z czym człowiek po świecie chodzi. I nagle okoliczności zostają takie stworzone, kiedy to dochodzi do głosu. No i no nie chcę się dalej do tego ustosunkowywać, ale jest ciekawie. Dokładnie, różnie w życiu bywa. My już widzieliśmy ten spektakl i polecamy. A przejdźmy teraz do innego tematu. Czy jest pan szczęśliwy? Tak, myślę, że tak. To jest pytanie, które pewnie często sobie zadajemy. Ale tak, mimo wielu zlotów i upadków, no, różnych kolei losu, jak każdy, miałem, mam, lepiej, gorzej, ale ja mam taką naturę empiryczną i ja bardzo lubię doświadczać, w ogóle lubię życie, lubię spotykać ludzi, lubię swoją aktywność, a jak ona mi się gdzieś tam, gdzieś się tak przymyka, kończy, to szukam kolejnej. I nie muszę wcale iść do pracy, żeby tę aktywność mieć. Więc z tej racji, że tak lubię to życie, lubię te różnego rodzaju doświadczenia, to pewnie dlatego zostałem aktorem. Bo tu pole do popisu jest ogromne. No, w życiu bym nie był, nigdy bym nie doświadczył tego, czego doświadczam dzięki tej pracy. Więc tak, no, jestem szczęśliwy, a przede wszystkim moim największym szczęściem są dzieci. I to jest, no, to jest coś, co mnie, no, chyba najbardziej mnie warunkuje. A czy sprawianie radości innym daje też panu szczęście? No, też, przede wszystkim, to jest najważniejsze. Właściwie może to zabrzmieć jak fałszywa skromność, ale to tam, na czym leżę, czy na czym siedzę, to jest rzecz jakaś dla mnie drugorzędna. Ważniejsze jest dla mnie dobro moich bliskich, no i żeby im było wygodnie, no. Żeby im się gęby śmiały, żeby oni byli szczęśliwi i żeby no, mieć takie cały czas flow no i hopsasa, no to jest szkoda czasu i szkoda życia na jakieś tam roztrząsanie sytuacji, które już były, a jeszcze do tego nie mamy na to żadnego wpływu, więc trzeba iść do przodu. Najważniejsze jest to, co tu i teraz, więc pytany o to, co ja najbardziej lubię z tych rzeczy, które tam zrobiłem. Ja nawet nie wiem, no nie zastanawiam się nad tym, to gdzieś się we mnie odkłada, to gdzieś buduje mój warsztat i buduje mnie jako człowieka, jak sobie tak chodzę po świecie. No ale najważniejsze jest to teraz, no i to, co gdzieś tam za chwilę, też za daleko w przyszłość nie ma co wybiegać, bo wtedy można usłyszeć chichot od Pana Boga. No. No tak, to prawda. Ja mam jeszcze takie moje dziecięce marzenie. Śmiało, spotkaliśmy właśnie dziewczynkę. Tak. Tak, lubimy się z dziećmi spotykać, więc śmiało dziewczynko, co tam? Czy
spełni je pan dla mnie i czy usłyszę dzisiaj na żywo Kaczora Donalda? Boże. Znaczy powiem szczerze tak, ja jestem nieco zblokowany i jakby to powiedzieć, mam związane ręce, a właściwie związane usta. Ja nie mogę tak sobie od tak bezkarnie używać w każdej sytuacji tych głosów. Prywatnie przyznam się, że spełniam te marzenia właśnie dzieci. To się zdarza, ale publicznie słabo z tym jest, ponieważ jeszcze do tego jestem wyznawcą takiej filozofii, że nie mogę tym postaciom, które mają swoją cielesność jakąś tam, nie tylko głos, no nie mogę ich okradać, nie mogę im, no to tak jakbyśmy ze obrazu wycięli jakiś swój ulubiony element, nie wiem, łasiczkę albo samą damę, bo jest taka fajna i frapująca, intrygująca, że weźmiemy nożyczki i ją sobie wytniemy, a cała reszta nieważna, no. Jak mi zaproponowano kiedyś, żebym wystąpił w popularnym show telewizyjnym i zaśpiewał Wyginam śmiało ciało, to powiedziałem, no dobra, ale no tak. Jak wy zamierzacie mnie do tego przekonać? Jako kto ja mam to zrobić? No bo nie zrobicie ze mnie Juliana i ja na takiego konika no nie dam się wsadzić. No, no ale to pan zaśpiewa, to niech się ludzie dowiedzą. Ja mówię, dobrze, ci co mają wiedzieć, to już wiedzą, a ci co nie wiedzą, to ja nie mam ambicji ich uświadamiać. A ja teraz wyjdę i będę showmanem, zostanę i będę biegał, śpiewał, wyginam śmiało ciało. No to nie, to śpiewa Julian, nie Boberek. No tak. Więc odpowiadając na pani pytanie i czy spełnię pani marzenie? Ja mogę pani marzenie spełnić poza kamerą. Super, to i też mnie obiecuję, satysfakcjonuje. Że do tego przepraszam, dojdzie. Wy tego nie zobaczycie, ale tak ja będę mieć okazję. No to. No. Przepraszam. Super, widzicie, doczekaliście się. O rany, dziękuję bardzo za super rozmowę. Bardzo proszę. A was zapraszam na spektakl Test. Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo było miło pana poznać i miejmy nadzieję, wzajemnie, że często będzie pan tutaj gościł u nas w Nowym Sączu. Co, z przyjemnością.